I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Cześć i czołem, witam was moje kochane asiorki w kolejnym vlogu na moim skromnym kanale. Wiecie, jest trochę po trzecie, ja z pół godzinki temu wróciłem, umyłem się, no i nagrywam dla was vloga. Jak wiecie, biegłem dzisiaj w biegu na 10 km i był to bieg, w którym byłem, mój czwarty bieg generalnie na taką odległość, natomiast bieg, do którego byłem najmniej przygotowany, bo najmniej trenowałem przedtem jako leniuch, ale udało się, dobiegłem, wolno, bo wolno, 8 minut gorzej niż mój najszybszy bieg w życiu, więc tak naprawdę 1 km, tak? Bo tutaj biegłem 6,90 kilka na kilometr, no to razy 10, tak? Poniżej godziny 10, ale najwięcej w historii miałem chyba 62 minuty z hakiem, więc no przepaść. Natomiast z mojej winy, ale jakoś tam się udało, dobiegłem. Słuchajcie, pomyślałem, że przed biegiem się troszkę wzmocnię i kupiłem sobie taki Oshi baton z magnezem. Nie wiem, czy pomógł, może to efekt placebo, ale było jako tako dobrze. I w sumie jestem z siebie dumny, bo mimo tego, że ciężko szło, to nie byłem ostatni. Za mną biegło też sporo osób. Oczywiście to ja wyprzedzałem, troszkę mnie wyprzedzali. Starałem się biec standardowo luźnym tempem, słuchajcie, równym. Między chyba najszybszy kilometr miałem 6,30 z hakiem, a najwolniejszy 7, chyba 16. No i wiecie, niestety na tej trasie są górki, tam już je widać w historii, tak? Mamy zbieganie i zbieganie na estakadę po 2,5 mniej więcej i 7,5 kilometra i to jest naprawdę, kurde, powiem wam, spory wysiłek. Bieganie, nawet zbieganie, bo zbieganie znowu męczy kolano, to jest zupełnie inne. Paradoksalnie, jak tak biegniesz, to nawet z górki jest niezbyt przyjemnie, a ludzi była, jak widzicie, masa. W tym roku na szczęście były mniejsze przerwy między tymi grupami, tak? To spowodowało, że tak naprawdę ludzie biegli cały czas. Dla mnie to była bomba, bo tak naprawdę ta biało-czerwona flaga, oczywiście ona, ludzie potem się mieszali, ale to biało-czerwoność była cały czas i było fajnie. Masa ludzi też na wózkach, było oczywiście osoby takie, jak ja chciałem robić z córką, czyli że powiedzmy mama albo tata sobie biegli, a dziecko jechało na rowerze. Nie zrobiłem, znaczy zrobiłem zdjęcie, pokażę to mojej córce, żeby w niej wzbudzić wyrzuty sumienia lekkie. To naprawdę jest super. No, były też osoby na wózkach, które jeździły. Zresztą też dla osób niepełnosprawnych była inna trasa, ale generalnie było super. Jak ktoś z was kiedyś chciałby pobiegać, bo to nie chodzi o czas, tak naprawdę, to chodzi o zdrowie, o samopoczucie, o endorfiny, o układ krwionośny i zmniejszenie ryzyka zawału. Bardzo, bardzo polecam, a takie biegi są takim zwieńczeniem, bo w ogóle bieganie tak, to jest w większości walka z samym sobą, co jest generalnie świetne. Jak widzicie, dobiegłem, zdobyłem medal, który też wam zaraz pokażę na zdjęciu. I to jest wszystko, słuchajcie, bardzo istotne. Na górze, nie wiem, czy kojarzycie, moja paska, tak, którą też mogę zachować sobie na twarz, co jest taka czacha. Trzeba się ciepło ubrać, bo już na tej porze roku, jak wiecie, jest tak raczej zimna, bo dzisiaj 7 stopni w Warszawie, więc termoaktywna koszulka, pod spodem obcisła z długim rękawem, na to bluza i jeszcze na to koszulka biegu, żeby fajnie jakoś, żeby tak wyglądać jednako jak wszyscy inni biegacze. Boli mnie wszystko, ale to też jest normalne po biegu. Nawet jak byłem w lepszej formie, to potem mnie wszystko bolało i taki jest niestety urok, tak? Tutaj cię ciągnie Achilles, tutaj ciągnie cię łydka, a mnie z racji na mojego na pronację i podejrzewam to, że źle biegam, boli zawsze prawy pośladek.
I tak ja też mnie ciągnie, potem go rozciągam, i mnie patrzyli się jak na idiotę. Ale tylko ci, którzy nie wiedzą, o co chodzi, bo ci, którzy biegają, to rozumieją, że mięsień cię może ciągnąć, a nie ten mięsień pośladkowy, prawy. No niestety po każdym biegu, po każdym treningu i przede wszystkim po dyszce boli. W tej chwili jeszcze bolą mnie achillesy, trochę mrowią stopy. To taka przyjemna część biegania, uwierzcie mi. Ale człowiek przynajmniej wierzy, że ja w moim wieku, to jest ważne. Słuchajcie, co do medalu, ja wam pokażę medal na zdjęciu oczywiście. Taki jest z przodu, słuchajcie. Z tyłu można było jeszcze za dwie dyszki wygrawerować sobie swój czas. Natomiast, że mój czas jest taki, jaki jest, to nie będę go grawerował. Ja wolę po prostu medal, który jest takim ukoronowaniem, pamiątką. No bo wiecie, jak to jest, jak się człowiek biega, to tak naprawdę, może nie wiecie, to jest walka z samym sobą, bo człowiek chciałby stanąć, zejść z trasy, odpocząć. I to jest fajne w bieganiu, że walczysz chyba ze swoim największym przeciwnikiem, najcięższym, czyli z samym sobą. Dlatego to jest fajne, bo w jakichś sportach walki ktoś może być lepszy, tak? W jakimś sporcie drużynowym, ping-pongu. A tu masz przeciwnika, który jest tobie równy. Jest to najcięższa walka. To można być samemu równym sobie. No, może można. Jakbyście kiedyś biegli, bo tego wam nie powiedziałem jeszcze, na końcu, nie wiem jak jest w innych miastach, ale podejrzewam, że jest podobnie. Zdają wolontariusze takie oto duże kawałki folii. Bierzcie to zawsze. Bierzcie to zawsze, bo jak wiecie, biegając się spocicie. Wyjdziecie na wiatr i na będziecie cały mokrzy i momentalnie po prostu możecie się zaziębić, tutaj zapalenia płuc. Ja miałem wszystko mokre po tym biegu, tak? Wszystkie trzy koszulki. Więc obowiązkowo bierzcie takie folie, owijajcie się nimi i słuchajcie, dopóki nie przestygniecie, dopóki nie wrócicie do domu, jeżeli macie taką możliwość bycia blisko i się wykąpania, to zawsze, słuchajcie, musicie mieć te folie na sobie. Ja dopiero zdjąłem ją w tramwaju, w ciepełku, bo się zostawiłem pod oczywiście wywiewem powietrza ciepłego i potem znowu, jak już do tramwaju, też ją założyłem. Bo szkoda zdrowia, no pamiętajcie, że jesteście mokrzy. Jak macie 7 stopni, 8 stopni, nawet jak jest ciepło, to też, dopóki tam nie ostygniecie, to jest niezwykle ważne, żeby tą folią się owijać. Ja już wam jej nie pokażę, bo wrzuciłem ją pod domem. Ale warto zawsze ten gadżet wziąć, mimo że wam się wydaje, że nie. Ale wiecie, jesteście najpierw, serce wam łopocze jak szalone, nie czujecie tego zimna, będziecie stygli powoli, oddech wam się będzie uspokajał, po prostu wam się będzie robiło zimno, bo tego wysiłku nie będzie, więc obowiązkowo takie pelewiny z folii aluminiowej, słuchajcie, musicie na sobie mieć. To jeszcze wam raz pokażę medal, słuchajcie. Ładny. Rok temu był brzydszy. Podoba mi się. Zaraz tego będę jechał oczywiście do mojej kochanej rodzinki na wieś. No więc medal zabieram z sobą. Zawsze takie medale daję córce ponosić. Ona się bardzo jara z tego powodu. Ale dobra, bieg biegiem, tak? Ja się do czegoś zobowiązałem i tam też przybiegnięcie tego biegu jest, myślę, dobrą rzeczą, żeby to dokonać. Jak wiecie, jak widzicie na samym dole, pomaga mi Dominice, tak? Czyli zrobiłem nowy cel na donaty, na pomoc dla Dominiki. Ja się zakryję, bo to już nie jestem potrzebny, teraz ważna jest Dominika. Macie na górze adres się pomaga, ukośnik, pomagamy Dominice. To jest zbiórka Dominiki, która ma przepuklinę oponowo-rdzeniową. I słuchajcie, moi drodzy, pomagamy jej. Już nie wchodziłem na stronę, nie będę robił tego online, a też jak wiecie, jak oglądacie moje vlogi, to powinniście wiedzieć, że ostatnio małpa, czyli Kuba, czyli wujek King Kong, no tak generalnie poszalał z donatami i dosyć pokaźną kwotę donatów przekazał na cel, który tam był, go pokonał i jeszcze go przebił i jeszcze dobił.
Także jeszcze raz w miejscu tego vloga, Kubo, ci dziękuję. Tak jak się zobowiązałem na tymże live'ie, też jakąś tam część tej kwoty, którą ty mi dałeś, oddamy Dominice na, no bo to jest dobry cel, który trzeba. Więc teraz wy, moi drodzy, na górze macie adres, tak? Siepomaga.pl, ukośnik, pomagamy Dominice. Wchodzicie do Dominiki, to możecie zrobić zbiórkę dla niej, możecie wysłać jej SMS-a, więc nawet te złote ileś tam możecie jej wysłać, więc teraz to zróbcie. Pomóżcie Dominice osiągnąć tą kwotę i przeprowadzić to leczenie, tak, kurację komórkami macierzystymi po to, żeby Dominika mogła odzyskać czucie w nogach. Bardzo polecam. A ja teraz, słuchajcie, no zgodnie z tym, co powiedziałem, przeleję, zrobię jakąś darowiznę dla Dominiki. Myślałem, że zrobimy to w ten sposób, że to będzie czas. Czas trwania mojego biegu. Oczywiście no nie będzie dwóch kropek, będzie to czas połączony z sekundami, więc ja tą kwotę już, słuchajcie, właśnie robię przelew, więc wy też możecie. Jak zrobicie jakiś przelew, to napiszcie, że jesteście ode mnie, nie? Żeby dowiedziała się o tym Dominika. Tyle. Nie, zrobimy inaczej. Zrobimy mój czas plus 50 zł. Także jak chcecie, słuchajcie, żeby zobaczyć, jaki miałem czas na te 10 km tym razem, dokładnie 10.400, bo tyle wyszło, tak, po liczeniu mijania ludzi i tak dalej, bo to Endomondo wyczuwa z GPS-a, tak, a nie biegać nigdy w prostej linii. Więc mój czas plus 50 to jest to, co teraz przylewam Dominice. Przemieszczę jakąś wiadomość, poczekajcie. Mhm. Myślę, że możemy, wszyscy już na tę stronę wyszliście, to mogę zdjąć już ten baner i zróbmy, słuchajcie, ten przelew do Dominiki. To właśnie, jest problem, bo nie wiem, co mogę mu napisać. Więc po prostu nic nie piszę. Nie wiem, co napisać, słuchajcie, niech się wyszę. Nie, no najpierw tylko zdrowia, bo tak naprawdę nie. Jak zawsze gadam jak najęty, to teraz nie mam weny, nie wiem, co mogę go napisać. Po prostu wpłacę, słuchajcie, i już. Nie chcę mieć lettera. Po prostu przejdźmy do płatności. Już wchodzimy. I wam też, kochani, bardzo polecam pomagać. Pomagać ludziom potrzebującym. Szczególnie, że my możemy mieć teraz więcej i być super szczęśliwi, ale nigdy nie wiesz, co się stanie w przyszłości. A ja wierzę, moi drodzy, że dobro wraca. Dlatego też, jak mam tutaj taką możliwość, to pomagam. I też dlatego, teraz jak widzicie, na dole, w dolnym, lewym albo prawym rogu jest zbiórka, tak, 200 zł, oczywiście dla Dominiki. Jest to, nie wiem jeszcze, jak to zrobię, bo nie wiem, jak bym dostał z kasą, kiedy ten cel się skończy. Natomiast, no wiecie, są jeszcze prowizje, nie? A więc na przykład tutaj, Karasiutku, bardzo ci dziękuję, że mi wysłałeś te SMS-ki, buziaczki.
Ale też trzeba wiedzieć, że połowę tego, kiedy wysłałeś mi w SMS-ach, to zabiera... To zabiera, słuchajcie, ta firma, więc no, najlepsze generalnie do przelewów tego typu to jest DotPay, tak, do darowizn. Tak jakbyście wzięli na przyszłość, tam jest mała prowizja. To też nie chodzi o mnie, tylko właśnie chodzi o Dominicę, bo im więcej od was dostanę, tym więcej będę mógł też dodatkowo przekazać od was. No minęło już 15 minut. Wszystko chyba, co miałem powiedzieć, powiedziałem. Zobaczcie jeszcze raz ten piękny medal, a teraz muszę go przesunąć. I mam nadzieję, że zobaczymy się na live. Podejrzewam, że następny live dopiero 16. Ale zobaczymy. Może uda się zrobić to wcześniej. Zdobyłem kolejny medal. Pani żołnierka mi go powiesiła na szyi, tak że czuję się podwójnie dumny. A wam, moje kolorowe misie, pięknie dziękuję. I tak jak mówiłem, w miarę możliwości pomagajcie Dominice. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia.